To jest RS News, Dominika Komarnicka, dzień dobry. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w nocy na drodze krajowej nr 10 niedaleko Suchania. Jadąca na sygnale karetka pogotowia zderzyła się z ciężarówką. Ucierpiały 3 osoby, ratownik medyczny, kierowca karetki oraz pacjent, którego przewoził ambulans. Pogoda nie będzie sprzyjać kierowcom w ten weekend, więc uważajcie na drodze i noga z gazu. Producent problematycznej rzeźby w centrum miasta ma ją usunąć i oddać pieniądze, jak donosi Gazeta Wyborcza. Klub 13 Mus wypowiedział umowę ze względu na wadliwe wykonanie frygi. Całkowity koszt jej powstania to 200 tysięcy złotych. Firma z Krakowa ma oddać 60 tysięcy, bo tyle dostała za wykonanie rzeźby Maurycego Gomulickiego. Nieoficjalnie mówi się, że reakcja 13 Mus podyktowana jest zbliżającym się remontem ulicy Jagiellońskiej i placu Zamenhofa. Miasto obawia się, że przesunięcie 7-metrowej pękającej rzeźby odstraszy firmy od przetargu. A za oceanem spustoszenie sieje huragan Matthew. Zagrożenie zbliża się właśnie do Miami, gdzie decydujące uderzenie ma nastąpić w najbliższych godzinach. Żywioł zabił już 29 osób na Karaibach, dokonał zniszczeń na Haiti i Kubie. W gotowości jest Gwardia Narodowa, odwołano kilkaset lotów, tysiące ludzi ucieka z Florydy, Georgii i Karoliny Południowej. Według prognoz Matthew ma się posuwać na północ wzdłuż wschodniego wybrzeża USA. Szybkość wiatru, któremu towarzyszą intensywne ulewy, dochodzi prawie do 230 km na godzinę. Szczecinianie obejrzeli przedpremierowo Wołyń, który od dziś wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. To historia o ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Świadkowie tragedii oceniali wczoraj, że film wiernie oddaje atmosferę tamtych wydarzeń. Jednocześnie nie nastawia narodów do siebie wrogo. Zaledwie 3 miesiące temu za rzeź wołyńską przeprosili byli prezydenci Ukrainy Leonid Krawczuk i Wiktor Juszczenko. Tragedia miała miejsce w latach 1943-1944. Szacuje się, że zginęło około 100 tysięcy Polaków. Prawdziwe jazzowe freaky wystąpiły w Radiu Szczecin. Zespół The Beat Freaks zagrał w Studiu S1 premierowy koncert z najnowszym materiałem z płyty Leon. Autorzy projektu chcą zaprezentować odnalezioną twórczość Leona Kokakiewicza, barda miejskiego z czasów rozwoju przemysłowego. Brzmienie muzyki, która powstała ponad 200 lat temu, muzycy odtworzyli przy pomocy współczesnych instrumentów. Każdy, kto pojawił się na koncercie, dostał nowy album zespołu. Chcieliśmy feministki sprowokować do myślenia. Tak o kontrmanifestacji Młodzieży Wszechpolskiej do Czarnego Marszu mówił działacz tej organizacji. Krzysztof Rudzki powiedział w rozmowach pod krawatem, że grupa Wszechpolaków była wyzywana i atakowana przez uczestniczki poniedziałkowej pikiety. To, co się rozlało w poniedziałek na Placu Solidarności, to była fala nienawiści. Fala nienawiści wtłoczona w kobiety, które zostały okłamane w wielu kwestiach dotyczących projektu ustawy o ochronie życia. Liczę na Waszą pogodę ducha, bo ta za oknem nie poprawi nam niestety humorów. Deszczowo, chłodno i tak przez cały weekend. Dzisiaj ciężkie ołowiane chmury zawisną nad całym regionem, także bez parasolki lepiej się nie ruszać. Do tego polecam coś na rozgrzanie, bo niestety w porywach będzie 13 stopni w Świnoujściu i Kołobrzegu, 12 w Kamieniu Pomorskim i Białogardzie, 11 kresek na zachodzie. Na szczęście będzie dzisiaj mniej wiało, choć nad morzem wiatr może się rozpędzić do 50 km na godzinę. Życzę udanego dnia i zapraszam na kolejnego RS Newsa, a wcześniej na weekendowe polecanki. Radio Szczecin.